mamy tutaj dokument odnośnie dochodów z parkingu. Czy mogłaby się Pani odnieść o zyskach związanych z tymi parkingami? Bo jak tutaj widzę, to tak no, za miesięcznie za wiele miasto nie zyskuje, około 15 tysięcy. Czy można byłoby, tak jak taka moja uwaga, przy następnej umowie podpisać jakąś korzystniejszą ofertę pod względem finansowym dla miasta? To znaczy, ja powiem tak, że po pierwsze był to przetarg. W przetargu były ustalone wcześniej wszystkie zasady. To było transparentne, ponieważ to nie było tak, że ustalaliśmy tylko my tutaj w urzędzie, ale również radni brali udział. Było to na podstawie przetargów w innych miastach i powiem tak, że ten nasz procent to jest dobry procent, bo w innych miastach różnie to bywało, nawet z tego co wiem, nie chcę teraz przekręcić, ale w którymś z miast też tutaj niedaleko nas miasto dostaje tylko 10%, a 90% zabiera firma obsługująca parkingi, więc to no, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o dochody, to one są wyższe niż zakładaliśmy, bo zakładaliśmy, że my będziemy uzyskiwać około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie z parkingów. Pamiętajmy, że nie wszystkie miejsca parkingowe są pozajmowane, bo ulica Orkana na Placu Targowym, tam praktycznie to jest sporadycznie, żeby ktoś tam się zatrzymał i stał. Tak samo jeżeli chodzi o te niektóre boczne ulice, bo jeżeli chodzi o parking pod galeriami, to w soboty nawet cały parking jest zajęty, bo już ludzie się przyzwyczaili, że tam się płaci i tak dalej i nie ma problemu, ten kogo stać, to przyjeżdża i te 2 zł za godzinę płaci. A kogo nie stać, to po 19 przyjeżdża albo przed 9 i robi zakupy. Natomiast tak samo jeżeli chodzi o ulicę Bardy, ja tam widzę, że cały czas samochody stoją. Tak samo jeżeli chodzi o pod Tesco, ten nasz parking obok Tesco. I teraz tak, dochody, tylko teraz żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dochody to jest całość tego, co firma Dropel pobierze z parkingów. Więc dochody w sumie za 3 miesiące wyniosły 164 251 zł 93 grosze. Z czego w styczniu było to 51 800, w lutym 51 700, ale w marcu 60 600. Więc ja tu groszy już złotówek i groszy nie czytam, nie? W związku z czym nawet w marcu, gdzie nie było, prawda, ani ferii zimowych, były te dochody dużo wyższe. Teraz, jeżeli chodzi o te 164 tysiące, to od tego trzeba odprowadzić VAT. Dlatego, że to jest opodatkowane właśnie VAT-em i ten VAT wynosi 21 876,59 zł. Czyli dochody netto, czyli to, co wpływa w całości z parkingów, to jest 142 375 zł 34 grosze. To są wszystkie opłaty z parkomatów, opłaty dodatkowe i no to nie tylko jest, prawda, to, co ktoś wrzuca do parkomatu, ale też jeżeli sobie zapomniał zapłacić, no to jest ta opłata dodatkowa. I teraz tak, wydatki. My z tej kwoty musimy 64, tak, chyba procent, przecinek 50, no w każdym razie około 65% odprowadzić z powrotem do firmy Dropel. I tutaj razem w ciągu tych 3 miesięcy dało to kwotę 107 502,90 zł. Do tego musimy jeszcze doliczyć 1/2 etatu pracownika Urzędu Miasta, który no, u nas pracuje, ale wykonuje windykację no, z parkingów, prawda? Więc to, za te 3 miesiące ta osoba u nas za pół etatu zarobiła brutto
5743,11 zł. I razem to, co dajemy dla firmy Dropel i wynagrodzenie pracownika wyniosło 113 246,01 zł. I teraz VAT odzyskany z faktur, no jest mniejszy niż ten VAT zapłacony, jest to 15 165,85 zł. I teraz takie wyliczenie całościowe to jest 142 tysiące, czyli te nasze dochody netto. Odjąć te nasze wydatki brutto, prawda? Brutto, tak? Wydatki brutto. No, wydatki brutto, czyli te 113 tysięcy plus ten odzyskany VAT daje kwotę, którą na czysto, że tak powiem, która na czysto wpływa już do Urzędu Miasta, czy też zostaje w Urzędzie Miasta, to jest 44 295,18 zł za 3 miesiące. Czyli tu jest około, tak jak pani tu Krystyna mówiła, około 15 tysięcy złotych. Więc uważam, że te zyski, że tak powiem, są nawet większe niż myśleliśmy. To, że teraz ceny wzrosły i wszystko idzie w górę, ale myśmy nie zmieniali opłat, prawda? Czyli to i tak jest, to uważam, że to są dobre dochody. Dodatkowo powiedzmy sobie, ludzie już się przyzwyczaili do tego, że są parkingi w Mszanie, że trzeba płacić, że można dostać wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, w związku z czym te dochody są no, coraz wyższe. Umowa z firmą Dropel kończy nam się 31 grudnia 2023 roku, w związku z czym prawdopodobnie myślę, że czerwiec, najpóźniej lipiec 2023 roku trzeba będzie ogłosić nowy przetarg na zarządzanie parkingami. Także myślę, że to tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Proszę. Króciutko, bo ja tu poprosiłam na Komisji Budżetowej o ten wykaz i też uważam, że to są dobre dochody. Razy 4 kwartały to daje kwotę przynajmniej 160 tysięcy w skali roku. Natomiast wiemy wszyscy, że po zakończeniu tej umowy, gdzie firma zainwestowała w sprzęt, w oznaczenie i wszystko, a ten sprzęt już przejdzie po tej umowie na naszą własność i wtedy już będą inne dochody praktycznie dla nas, tylko na pracownika ewentualnie będziemy odliczać z tego, tak? Znaczy to zależy jak sobie to... Znaczy, przepraszam, źle powiedziałam, już odejdzie ten wkład, który firma zainwestowała, tak? Tak, zgadza się. O ile, pamiętajmy o tym, o ile ta sama firma wygra przetarg. Bo jeżeli wygra, no my możemy założyć, że my mamy już parkometry, więc firma, która będzie startować w przetargu, nie może sobie liczyć jako kosztu swojego montażu parkometrów, tak? W związku z czym faktycznie, no tu już kwestia teraz tego, te parkometry, one były naprawdę, no firma, chyba włoska firma i tak dalej, i one były nowe, to nie były jakieś odzyskane, czy też jakieś przechodzone parkometry, tylko tutaj zostaje zamontowane nowe parkometry, więc one po tych 3 latach powinny działać i powinny przynosić nadal dochód miastu. Dodatkowo, no, jeżeli dojdzie do skutku pewien pomysł, który teraz realizujemy, to jeszcze być może, znaczy realizujemy, na razie rozmawiamy na ten temat, to jeszcze być może na terenie miasta będą 2 stanowiska do nie tankowania, tylko ładowania prądem samochodów. Także myślę, że to będzie. To oczywiście też tutaj pomysł firmy zarządzającej parkingami. No.
No ja chciałbym dodać też w sprawie tych parkingów, że faktycznie jest tak, to się obserwuje w sąsiednich miejscowościach czy gminach, które mają parkingi, że w tym pierwszym okresie, prawda, kiedy firma, tak jak pani radna mówiła, musiała zainwestować w znaki, w malowanie, w parkometry, to chce więcej tych pieniążków, żeby odzyskać to. Natomiast w późniejszych, i to jest taki stosunek gdzieś 60 do 30, natomiast w późniejszych okresach, jak to jest drugi czy trzeci, to nawet dla gminy pozostaje 70, a 30 tylko dla firmy. Czyli odwrotnie niż w tej chwili i oby tak u nas było w przyszłości.